Ja chyba od zawsze miałam takie poczucie, że mam mało czasu i muszę szybko robić. Myślę, że trzeba dbać o to, czego się chce. Zadawać sobie to pytanie i nadawać temu wartość. To jest coś takiego, że wędrują takie bąbelki, chochliki od łydek w górę i potem masz takie... i rodzi się jakiś fajny pomysł. Jeżeli robię za dużo, to tej energii potem zostaje tak mało, że wobec myśli... Czy to ma sens? Nie mam już siły odpowiadać, że to ma sens. Ja sobie zadaję na przykład takie pytanie: czy to jest tak, że trzeba siebie samego wykreować, stworzyć, czy siebie samego trzeba odkryć? Jeżeli mogę się czymś podzielić i to dla kogoś jest ważne, to to jest dla mnie cenne. Nie warto zatrzymywać się w pół drogi. Jeżeli już wiesz, dokąd masz iść, dokąd chcesz iść, to już się nie bój. To po prostu idź dalej. Tytuł Tworzysz to podcast o odkrywaniu i rozwijaniu kreatywności w różnych dziedzinach życia. Co tydzień usłyszysz w nim rozmowy z twórczymi osobowościami, poznasz ich drogę, motywacje i metody, a na koniec otrzymasz praktyczne porady do zastosowania od zaraz. Słuchaj, jeśli chcesz doskonalić swoje kreatywne zdolności, rozwijać siebie i budować lepszą rzeczywistość. Ja nazywam się Robert Pranagal i zapraszam Cię we wspólną podróż. Absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, aktorka filmowa i teatralna, reżyserka oraz autorka ruchu scenicznego i performansów ruchowych. Laureatka licznych nagród, w tym Osobowość Sceniczna, Shaking the Walls oraz za najlepszą reżyserię. Tańczy granoflecie i współtworzy Teatr Wschodni. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia. Przed Wami Paulina Prokopiuk. Tada. Ta dam. Dzień dobry. Witam Cię, Paulino, serdecznie w podcaście Ty tworzysz. Jestem naprawdę wielce rad, że dzisiaj siedzimy i rozmawiamy tu w Teatrze Wschodnim. Bardzo się cieszę także. Miło mi bardzo. Ty jesteś osobą bardzo młodą i zwykle od młodych ludzi w Twoim wieku to słyszę o braku perspektyw, trudnościach, żeby się przebić. A Twoje portfolio jest dość imponujące. Zwłaszcza jak na dziewczynę z niezbyt wielkiego miasteczka, co? Robercie, jeśli chcesz usłyszeć o braku perspektyw, to o tym też mogę opowiedzieć. Proszę bardzo. Jasne. <grym> jeśli chcemy zaczynać od ciemnych stron pracy w zawodzie artysty, to jest ich wiele na pewno. Ale jest też wiele blasków i wiele poczucia spełnienia w tej pracy. Ja chyba od zawsze miałam takie poczucie że mam mało czasu i muszę szybko robić. I to chyba sprawia, że, że mam ze sobą naprawdę wiele projektów i wiele pięknych prac stworzonych super ludźmi, które budują to portfolio i, i budują te doświadczenia. Mhm. No właśnie, jak, jak się przezwycięża takie przeciwności i trudności? Wow. No zaczynamy ostro, nie ma się co, tak. nie ma czasu. Myślę, że trzeba dbać o to, czego się chce. Zadawać sobie to pytanie i nadawać temu wartość. Mhm. Że to nie jest coś mm, głupiego, że to nie jest coś, do czego nie mam prawa, tylko jeżeli to jest dla mnie ważne, to traktować to jako rzecz ważną. I to daje przekonanie, że warto poświęcić temu uwagę, czas, energię. Chociaż nie zawsze to przynosi od razu efekt albo jakąś wymierną korzyść, więc dbać o to, czego się chce, rozwijać to, czego się chce, rozwijać małe pomysły, rozwijać małe myśli, które gdzieś są początkiem idei, inicjatyw, a jeżeli przychodzą te przeciwności, to. Ja mam ich mnóstwo i w ogóle mam tak mnóstwo wątpliwości, pytań. Cały czas weryfikuję to, czy to, co, to, czym się zajmuję, czy to jest dobry wybór. Może jednak zostanę jakimś innym, może powinnam, nie wiem, być bardziej poważna, a może, a może już jestem zbyt zmęczona tym, co robię. Więc takie myśli nachodzą i wydaje mi się, ostatnio mam takie, dużo takich refleksji, że to jest kwestia takiego też, Odpowiedniego gospodarowania energią, że jeżeli robię za dużo, to tej energii potem zostaje tak mało, że wobec myśli, czy to ma sens, nie mam już siły odpowiadać, że to ma sens. Więc o to, żeby zawsze trzymać takie, taką bazę, tej taką bazę energetyczną, bazę zasobów i właśnie tę troskę do. Samej siebie, to wydaje mi się niezbędne, żeby pracować i żeby robić to, co się chce. No to bardzo dojrzałe to, co mówisz, rzeczywiście. I powiedz mi, twoja droga, właśnie z tego małego miasteczka, z którego pochodzisz, aż na konkursy zagraniczne, no i, i, i w sumie w, do naj, jednej z najlepszych szkół aktorskich, jak to się robi? Pochodzę z Krasnego Stawu. To jest małe miasto. Do którego mam ogromny sentyment, to było miasto, w którym tak jak później zobaczyłam, odkrywając większe miejsca, że to było takie miasto, w którym jeżeli czegoś nie było, to trzeba było to sobie stworzyć. Mhm. I to nauczyło mnie inicjatywności, którą wykorzystywałam później w, w dalszym życiu. A początkiem jest młodzieżowy Dom Kultury i wspaniali pedagodzy, których tam spotkałam. I którzy zainspirowali mnie do tego, by zająć się teatrem, tańcem. I ja muszę przyznać, że ja byłam malutka. Ja miałam 4 lata, jak zaczęłam chodzić do MDK, -u. 5 lat, jak poszłam na zajęcia taneczne, 6, jak miałam zajęcia teatralne. I wtedy jakoś dosyć szybko się zdecydowałam, że to jest to, mhm. to czyli, będę robić w życiu. Czyli odkąd pamiętasz, zasadniczo to było w Twoim życiu? Tak. Ten taniec, tak? tak I, I w ogóle kultura, i, tak. i performance różnego rodzaju. Zdecydowanie tak. To też ma znaczenie, że to była lubelska kultura, ta, która była najbliżej mnie, okay. czyli także Lubelski Teatr Tańca, Teatr Muzyczny w Lublinie, Centrum Kultury w Lublinie. To były miejsca, które ja odwiedzałam bardzo często jako nastolatka, i także kiedy byłam w liceum w Lublinie w trzecim Elo. Więc to, to jakoś chyba myślę, że też wykształciło mój gust artystyczny. A przynajmniej było takim pierwszym kąskiem, jak to się mówi, że apetyt rośnie wraz z, z jedzeniem. To, to, to był taki początek. A później od razu po, po liceum dostałam się na studia i, i dalej to już miało swoją kolej. Um, powiedz mi tak, na tle rówieśników swoich wtedy. Wyróżniałaś się na pewno jakoś. Jak to widzisz? Czy, czy, czy te twoje pasje, one, czy to postrzegasz w kategoriach takich, że było to jakieś wyrzeczenie, z tych, zrezygnowałaś, nie wiem, z tych swoich takich typowych nastoletnich działań na rzecz budowania jakiejś tam przyszłości swojej? Czy jak, jak to było? Czy się wyróżniałam? No to jest bardzo pytanie, takie, na które trudno mi odpowiedzieć. Myślę, że tak. Choć czuję się z tym nieco jakoś nieskromnie, ale też wierzę, że każdy się wyróżnia tak naprawdę i każdego mógłbyś tutaj zaprosić i porozmawiać z nim i, i odkryć jakąś historię. Natomiast mm, faktycznie, tak dzisiaj myślę sobie, że to był taki czas, kiedy ja byłam jakaś niesamowicie zdyscyplinowana, konsekwentna, ym, zaangażowana, jakby to kosztowało masę pracy masę czasu poświęconego na rozwój artystyczny, na te zajęcia taneczne, teatralne, na projekty, wyjazdy, warsztaty, na które jeździłam mając tam 12 lat do Warszawy na dwa tygodnie, do Sztokholmu mając lat 13. I to gdzieś wszystko powstawało z mojej inicjatywy i jakiegoś też y, y, próby zorganizowania sobie tego samodzielnie. Natomiast Wydaje mi się, że dzisiaj taka świadomość właśnie tej, tego dbania o siebie, troski o organizm, o ciało, o psychikę, o ten balans, wynika z tego, że wtedy nie, nie miałam za bardzo tak czasu na pójść na plac zabaw i się pochuśtać. Że byłam wtedy już dosyć skoncentrowana na tym, że mam swój plan, mam swoje zajęcia, mam swoje pasje. A coś powiedziała takiej osobie, która gdzieś tam w małym mieście Marzy o takiej przyszłości w związaniu się z teatrem, ze sceną. Jest to możliwe. Nie dać nikomu powiedzieć, że się nie da. Po prostu. Przede wszystkim żyjemy w takich czasach, kiedy bardzo dużo jest możliwe i trudno znaleźć tak naprawdę granice tego, czy to jest granicą, albo blokadą, limitem, że jestem z małego miasta. Czy to, że nie mam pieniędzy? Nie. To, co bym powiedziała takiej osobie, to to, żeby uważać na ludzi o wąskich horyzontach, bo to oni mogą nas zablokować. Ale możliwości są. Cofnę się trochę w przeszłość. Spektakl pod tytułem więzi. No i z tym się wiąże nagroda indywidualna w kategorii osobowość sceniczna dla ciebie. Tak. To była twoja pierwsza taka znacząca nagroda? Jeżeli chodzi o taniec, to tak. Dlatego, że w tańcu te moje początki były w zespole Pirouet w Krasnostawskim Domu Kultury, prowadzonym przez panią Małgosię Prus, później przez panią Renetę Jakimiuk. I one były zespołem, więc jakby to była pierwsza zdecydowanie nagroda solowa na festiwalu, na międzynarodowym festiwalu tańca w łódzku na Ukrainie. A był to piękny projekt, ponieważ choreografia robił w nim Robert Bondara, który wtedy był młodym, ambitnym choreografem, a dziś jest czołowym polskim choreografem. I. Faktycznie bardzo to było, było to wyzwanie ta choreografia, i na pewno taki krok w kierunku zajmowania się tańcem w bardziej dojrzały, profesjonalny sposób. A pamiętasz uzasadnienie żyli tej nagrody? Pamiętam, to była piękna historia. To było właśnie na tym wódzku i po tym, jak zatańczyłyśmy, była przerwa na obiad, i jadłyśmy wtedy. Z dziewczynami dostałyśmy naleśniki z serem i rodzynkami, i podeszła do mnie starsza kobieta i dotknęła mnie i powiedziała, młodiec, co po rosyjsku, ukraińsku, oznacza najlepsza. I te słowa, to że ona mnie jakoś tak odnalazła, kiedy ja jadłam te naleśniki. To dla mnie wtedy, kiedy myślałam o tym, że ta pasja jest dla mnie czymś więcej, że chciałabym robić ją w życiu, to było faktycznie takie potwierdzenie, takie podbudowanie, dodanie wiatru w skrzydła, że to jest ten kierunek. I później dostałam podczas rozdania nagród szarfę i coś tam jeszcze. Coś tam jeszcze. No właśnie, to nieważne, co tam jeszcze. Widzisz, to ciekawe, że mówisz właśnie o takim przeżyciu, można powiedzieć, gdzieś w stołówce, a nie tym, co tam jeszcze tak, było. Nie? Tak to ważne. Ale ten spektakl to też ma szczególne znaczenie dla naszej rozmowy dzisiaj. Zdecydowanie. Bo, bo właśnie na tym spektaklu przy okazji nocy kultury kiedyś zrobiłem ci zdjęcie, które później trafiło do albumu. No i jesteśmy teraz. Tak się poznaliśmy w sumie. To jest niezwykłe. Jak się. jak te. Nitki się plotą. No właśnie, ale miałem nosa, krótko mówiąc wtedy. Że akurat to zdjęcie. Im... <grystanie> 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 Bo ja nie wiedziałem, że ty jesteś taka utytułowana wtedy, a to było naprawdę z 10 lat temu. nie? Być może jeszcze wtedy nie byłam. Też trudno stwierdzić teraz, co było pierwsze w danym momencie. Ale porozmawiamy właśnie o tych nagrodach twoich. Bo ty jesteś w zasadzie świeżo po studiach, a tych nagród już się nazbierało u ciebie trochę. Jak ty, ty je traktujesz? Jak, jak do nich podchodzisz? Czym one dla ciebie są? Myślę, że dla młodego twórcy, że młody twórca poszukuje potwierdzenia. Ja bardzo długo poszukiwałam tego potwierdzenia, że to co robię jest dobre, że powinnam to robić. I na pewno. Każde takie uznanie mojej pracy jest takim sygnałem, ale też uczę się tego, że żeby tego potwierdzenia nie zawsze szukać, że odpowiedź jest w nas. Jeżeli czuję przekonanie do tego, co robię, to, to, to mogę to robić, to warto to robić po prostu. Hm, nagrody. Myślę, że jak myślę o tych nagrodach, to pierwsze przychodzi mi na myśl po spektaklu Zenit, wtedy podczas finału Katowickiej Rundy Teatralnej to był jakiś szok w ogóle dla nas ten spektakl był pierwszym tak naprawdę stworzonym od zera samodzielnie spektaklem, który reżyserowałam po raz pierwszy przyjmując te rolę, reżyserując swoich kolegów aktorów. I on był bardzo trudny, Tam my borykaliśmy się z tekstem, borykaliśmy się z tym, jak to w ogóle mamy poskładać, długo chodziliśmy, ja mówiłam, słuchajcie, no nie wiem, nie wiem, naprawdę, kurde, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, co mam zrobić. I więc to był jakiś taki trudny proces, w którym my w końcu wyklarowaliśmy jakieś odpowiedzi, jakieś rozwiązania, coś stworzyliśmy świat Zenitu, czyli historii o robakach, o życiu, o dentyście i kiedy był finał te, tego, te, tej rundy teatralnej i nagle otrzymujemy owacje na stojąco, podchodzą do nas ludzie, którzy są w ogóle mówią wow, to było takie dobre, to było wspaniałe i nagle deszcz tych nagród, bo na jednym festiwalu otrzymujemy pięć nagród. To do tego będziemy jeszcze wracać, bo mamy oddzielne pytanie na to. Mhm. Um, Ale Powiedz mi, um, one konkretnie w, w jakiś sposób, te nagrody wpływają na to, jak ty tworzysz? Hmm. Myślę, że nie. No, to miłe. Bo właśnie tak jak mówisz, z jednej strony to buduje pewne poczucie wartości, tak? Ale z drugiej strony to, co widzę u ciebie, to jest to, że nie tracisz tej pokory jednak chyba? Czy się mylę? M nie, myślę, że, że uczę się na czasem na chwilę uschować. Albo robić pomimo. Pomimo nagród? Pomimo, pomimo jakichś wątpliwości. Pomimo wątpliwości. Mhm. Pomimo niepewności. I czasem mam tak, bo myślę sobie, kurde, a może to już jest egoizm, albo egocentryzm, albo narcyzm, nie wiem. Ale tak od roku uczę się y, ja. Uczę się, że to jest okej, okay, że ja to zrobiłam. Że ja to tworzę. Że tam jest moje nazwisko. Y, więc Myślę, że masz rację, że ta pokora jest czymś, co mi towarzyszy, mm, i, i staram się też, żeby ona służyła, żeby nie, nie była blokadą. No myślę, że to jest ważna taka właśnie równowaga. A które szczególnie cenisz z tych nagród? Ale trudne pytanie. N nie mówimy, że będzie letko. <laughs> hmm. Tylko takie warto zadawać, podobno. Wiesz, myślę o tym, że te nagrody. Stały się już takim wpisem do CV, takim wpisem w życiorysie. Ja już zapomniałam trochę, z jakimi one się wiązały emocjami, bo one są uważne w momencie, tuż, tuż po otrzymaniu tej nagrody. No Wtedy to jest są, szok. No właśnie, jakie to są emocje? Bo to jest Pamiętam, ciekawe, że jedną z, z nich otrzymałam w trakcie pandemii, otrzymaliśmy jako zespół. Shaking the Walls na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku. I to była wersja pandemiczna festiwalu, więc te nagrody otrzymaliśmy online. I ja się dowiedziałam w ogóle następnego dnia, w niedzielę rano, że dostaliśmy jakąś nagrodę. <grym> I wiesz, ja, ja wiem, ja chyba wiem. W, wydaje mi się, że chodzi. Bo popatrz, ja teraz sobie szukam po tych tytułach, nagrodach, rocznikach, festiwalach, konkursach. No, a to są jakieś tylko, wiesz, no jakieś takie. No, tak mówiłaś, trochę, nie wiem, czy rozumiem dobrze, wpisy do CV, czyli trochę się od nich jakby już emocjonalnie oddzielasz. Tak. Że, bo czasem tak jest, ja obserwuję, że ludzie, którzy dostają właśnie nagrody, zwłaszcza dużo w krótkim czasie, nagle nabierają takiego, takiego nastawienia no to teraz klękajcie narody. Nie? Że teraz to ja już jestem tak ważny, że po prostu macie się liczyć z moim zdaniem, i będzie tak jak ja mówię, albo wcale. To chyba ty jako reżyser tak nie działasz. Nie, właśnie chciałam powiedzieć, wiesz, że jak, jak mówimy o nagrodach, to poszukałabym takich nagród, kiedy ktoś po spektaklu przychodzi, albo kiedy rozmawiamy już jakiś czas po spektaklu, i ktoś mi na przykład po Republice Marzeń ostatnim monodramie. I słyszę, jak ktoś mówi: Zrozumiałem, że nie gram w tę grę. Że jeżeli sam przestaję marzyć i nie, nie uczestniczę w tym marzeniu, to sam się wycofuję, sam odbieram sobie szansę. Nie gram w tę grę. Mhm. Jak ktoś przychodzi i mówi, że dziękuję, bo jest w trudnym momencie w życiu, kiedy dokonują się wielkie zmiany, a ten spektakl daje mu nadzieję albo siłę. Jak ktoś przychodzi i mówi, wiesz, a ja czuję się właśnie taka zjadana, jak o tym mówisz, to to są dla mnie powody, dla których to robię. A nagrody zostają tylko pisem w CV. Czyli ty po prostu chcesz wpływać na ludzi w pewien sposób. Pozytywny, rozumiem. To Pytanie, jest twoja Pytanie, dlaczego to robię, sobie zadaję często i próbuję na nie odpowiedzieć. Bo też mi się wydaje to trochę takie egocentryczne, kiedy myślisz sobie, chciałabym, żeby ludzie sobie coś pomyśleli albo żeby oni mieli jakąś refleksję o życiu. No Myślę sobie, że nie. No jak z tym, że, że mogą, mogą je nie mieć po spektaklu. Mogą stwierdzić, że Mogłem obejrzeć, mogłem nie obejrzeć. Wiesz, chyba, nie wydaje mi się, że to nie chodzi o to, żeby wpływać na innych ludzi, ale mm, jeżeli mogę się czymś podzielić i to dla kogoś jest ważne, to to jest dla mnie cenne. Mhm. I to jest ta nagroda, na której ci zależy najbardziej? Krótko mówiąc? Ja myślę sobie, że nagrodą jest też poczucie moje własne, że. Wierzę w to, co robię. I że niczego nie udaję. Paradoksalnie, jako aktorka. No właśnie, to ciekawe. <laughs> Ale że robię coś, w co wierzę, że robię to dobrze, daje mi to poczucie spełnienia. Mhm. Powiedziałaś w poprze poprzednim zdaniu, chyba czy paru zdań wstecz, o wątpliwościach, które masz. Nie. Czy zdarza ci się taki właśnie trochę strach albo lęk, może nawet nie strach, ale lęk przed porażką, albo co tam powiedzą, co tam napiszą o tym, co zrobisz? Tak, 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 tak. No niemożliwe, <grym> prawda? Absolutnie tak. Tak, bo w tym. W tym... I jakoś to działało mnie tak, że im bardziej na czymś mi zależy, tym większy jest ten lęk, tym większa jest obawa, że to stracę, że zrobię nie tak że się pomylę, że i to sprawia, że czasem sobie myślę dobra, to niech inni biegną. Przecież jest tyle, tyle pięknych, zdolnych aktorek w moim wieku. No jest ich tyle, to jest prawda. No to myślę sobie dobra, to niech one biegną. Biegnijcie, dziewczyny. I myślę sobie dobra, no to ja się właśnie, ja może tu będę coś, nie wiem, coś takiego sobie tam no. Jest w tym ja to mam bardzo często. Ja to mam po prostu w każdym w każdym to się pojawia praktycznie cały czas. I wydaje mi się, że wiesz nie wiem właśnie co mi się wydaje. No to jest trudne. Tak, to to mi towarzyszy. Tak, to jest. Ja hmm. się boję. Porównujesz się z innymi w tym co robisz? Tak straszne, co? Nie, no to myślę, że to akurat jest naturalne i tylko nie każdy ma odwagę się przyznać. Tak, no to jest ludzkie. Szczególnie wydaje mi się w tym zawodzie, który jest po prostu szalenie konkurencyjny. Jest po, jakby to jest konkurs całe życie. Ja naprawdę nie wiem, czy ja chcę brać udział w takim konkursie przez całe życie. I cały czas się o coś starać. Lubię to poczucie, kiedy, kiedy te nitki się jakoś łączą i kiedy to też wynika z mojego przekonania, że chciałabym zrobić taką pracę, że, że to mnie jakoś rozwija, że jest coś ważnego do opowiedzenia ludziom. Ja mam taką refleksję, że to co ty robisz, jednak przynosi chyba jakieś efekty, i to jest zgodne z taką filozofią trochę, że y, im bardziej odpuszczasz, czyli im mniej się napinasz na jakiś rezultat, tym lepiej wychodzą rzeczy. Czy, czy to u ciebie tak nie działa? Myślę, że rozmawiamy o zaufaniu, i wierzę, że to może tak działać. Czyli właśnie, jak sobie zaufam, albo jak zaufam, nie wiem, jakiejś sile wyższej, to że rzeczy się same wydarzą. Wiesz, ja sobie zadaję na przykład takie pytanie, czy to jest tak, że trzeba siebie samego wykreować, stworzyć, czy siebie samego trzeba odkryć. I. Przy tym pierwszym założeniu mam taki argument, że kurczę. Jak nie będę wiedziała dokąd idę, to nigdzie nie dojdę. Jak nie będę wiedziała, jakie mam cele, to ich nie osiągnę, bo po prostu gdzieś na boku zmarnuję czas, idąc w te i w tamte, zajmując się wszystkim i niczym. Że to trzeba się skupić, trzeba być konkretnym, trzeba iść po coś. A z drugiej strony, szczególnie jeśli rozmawiamy o tworzeniu i o kreatywności, to taka wolna przestrzeń. Tak naprawdę od, odkrywa, pozwala na to, żeby zobaczyć, co w sobie już mamy, co, czym przesiąkliśmy, co chcemy powiedzieć, jaka jest organiczna potrzeba. Jeżeli coś wychodzi mi dobrze, jeżeli to już jest kolejny raz, kiedy znikąd przychodzi do mnie taka i taka propozycja, to może po prostu to jest moja droga. I ja bardzo często zastanawiam się nad tym, jak to jest, czy to jest tak, czy tak. Nie wiem. Człowiek, powiedz mi, taki, który na um, często się porównuje i może ma poczucie, że nie dorównuje innym. Jak może to zmieniać w sobie? Bo to trzeba chyba zmienić, nie? Tak, to nie pomaga. To naprawdę nie pomaga. To jest trudne. Sprawia, że to wszystko robi się strasznie ciężkie, męczące, stresujące. To prowadzi do wypalenia. Nie róbcie tego w domu sami. <grym> Z innymi też nie róbcie. <grym> Dokładnie. Bardzo ważnym momentem dla mnie było wyjechanie do Finlandii w 2022 roku. Wyjechałam na 7 miesięcy. Mieszkałam pośrodku lasu nad jeziorem, pracowałam jako wolontariuszka. Miałam czas, miałam przestrzeń i nie miałam kontekstu tego, kim jestem. I to było piękne, <laughs> bo mogłam zobaczyć, nauczyć się siebie na nowo. Zobaczyć, że kiedy nie nazywam siebie aktorką, reżyserką, studentką, absolwentką, yy, córką, yy, prezeską, nie wiem, co tam jeszcze. Pozbyłaś się etykietek. Tak, to, to zobaczyłam, co mogę po prostu dać ludziom, jakie mam swoje umiejętności, jakie mam swoje cechy, kiedy jestem po prostu Pauliną, kiedy tyle o mnie wiedzą. I to była jakaś taka droga... Gdzie odpuściłam, gdzie się uspokoiłam, gdzie zaczęłam siebie słuchać, gdzie miałam czas na to, żeby ze sobą pogadać, pójść ze sobą na spacer, skupić się na tym, że jest piękna pogoda, albo że pada i czuję, jak ten deszcz robi atmosferę jesienną, albo robi się chłodno. Do, doświadczyłam ekstremalnego zimna, doświadczyłam zimnej wody, ekstremalnie gorącej sauny i to bardzo mnie jakoś tak. Sprowadziło do ja albo do takiego czysto ludzkiego poziomu, bez nakładek, bez presji, bez tej perspektywy za pięć lat, za dziesięć lat, tylko bardzo, bardzo tu i teraz. I wtedy, w odpowiednim momencie, yy, moja, moja bliska koleżanka zadała mi pytanie: To czego chcesz, gdyby wszystko było możliwe? To czego najbardziej byś chciała? I wtedy potrafiłam na to szczerze odpowiedzieć. Naprawdę szczerze. A podzielisz się? Ja myślę, że dla dramaturgi spotkania będzie lepiej, jak tego nie powiem. <grym> no dobrze. To są zboczenia zawodowe, wybaczcie. A, ale m, tych rzeczy jest mnóstwo i jak, zacznie, jak zaczęłam w ogóle się zastanawiać nad tym, to one zaczęły do mnie przychodzić od takich drobnych, m, jak chcę. Na przykład, chcę pić kawę w najpiękniejszej filiżance. I to jest takie proste. Jakby to, to jest po prostu decyzja rano, czy biorę pierwszy lepszy kubek, czy biorę swoją ulubioną filiżankę. Do takich decyzji e, tak chcę grać. Tak chcę być na scenie. Nie boję się tego, żeby nazwać siebie aktorką. Pomimo tego, że miałam dyplom, pomimo tego, że miałam doświadczenie, zawsze była we mnie taka obawa, czy to jest już, czy ja już mogę, czy. czy... Imposter Ach, syndrom taki, tak. Tak, tak, tak? A... Później sobie pomyślałam wtedy właśnie, że tak, to jest to, czego chcę. No ale do tego, co mówisz, żeby dojść, to potrzebowałaś właśnie odpuścić, znaleźć się w ciszy, w samotności. To trudne dość takie warunki znaleźć nie? w codziennym świecie, w tej naszej gonitwie. Popatrz, Robert, ile możemy stracić, jeśli tego nie zrobimy. Ale paradoksalnie właśnie myślimy, że jak gdzieś się zaszyjemy na te siedem miesięcy, tak jak mówisz, i nic nie będziemy robić, i tylko będziemy w pewnym sensie medytować sami ze sobą. No to właśnie wtedy stracimy. Stracimy okazję, stracimy możliwości, stracimy kontakty, tak myślimy. Bo boimy się? No właśnie. Nie bójmy się. W można być kreatywnym bez wiary w swoje własne siły? Jak myślisz? Popatrz, wydaje mi się, że w ogóle są takie dwie kreatywności może to już jest moje zboczenie że ja czuję taką kreatywność zawodową, kiedy jestem w pracy, w zadaniu i jakby moim zadaniem jest tworzenie i bycie kreatywną. A, a jeszcze taką inna jest kreatywność, kiedy, która jest bliżej zabawy, która jest bliżej wolności w czymś takim codziennym. Tak na życie, żeby być bardziej kreatywnym. I czy można robić bez wiary w siebie? Myślę, że właśnie taka wolna kreatywność, ona nie, nie wymaga w ogóle tego zainteresowania tym, czy wierzę, czy nie wierzę. Ona jest chyba bardziej o zabawie po prostu o tym. Yy. Wiesz co, no nie wiem, Nie, no, jakby no nie wiem, wiesz, są też narzędzia na kreatywność. To może być zadaniowe. <grym> Można się tego nauczyć trochę. Czy można bez wiery w siebie? No myślę, że można, bo, bo długo tak robiłam. Ale przyjemniej jest nie musieć się w ogóle tym zajmować tym, czy wierzę w siebie, czy się boję, czy się nie boję. To jest przepiękny moment, kiedy można po prostu skupić się na tworzeniu i nie weryfikować tego, czy to, co robię, jest dobre. To jest ciekawe, co mówisz, bo rzeczywiście chyba tak jest, że w momencie, kiedy na etapie kreatywności zaczynamy sprawdzać, weryfikować i krytykować i oceniać to, co nam przychodzi do głowy. To nie służy to raczej tej kreatywności, co? Myślę, że podobnie jest w aktorstwie, zgadzam się z tobą, i to jest tak, jak jest się, jak jest się na scenie i jak zaczyna się przyjmować perspektywę widza i myśleć sobie, Boże, on teraz na mnie patrzy i pewnie sobie myśli, no jakoś tak letnio, nie wiem, chyba dzisiaj po prostu jej nie idzie, nie ma humoru, nie wiem. I jeszcze tak wygląda. No to wtedy cała moja uwaga idzie na to, co słyszę z zewnątrz, potencjalnie, bo przecież tego nie wiem, zamiast się skupić na tym, że tu jestem, mam swojego partnera, mam jakąś ważną sprawę do załatwienia. Więc, mm, więc tak, przejmowanie tej perspektywy zewnętrznej, i ja też sobie teraz myślę o tym myślę sobie tak, Boże. Ktoś ty, słucha tego podcastu cała i sobie se myśli pewnie po prostu, no chyba chyba jednak po prostu. Dziewczyna nie weryfikuje tego, co robi, czyli co? Czyli ona się uważa za, Bóg wie, jaką artystkę, wchodzi na scenę i że ma rację, i przecież to jest zuchwałe. Mhm. I, I jakby, jeżeli ktoś z Państwa coś no to jeszcze się okaże, że mam rację, <grym, 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 że myślę, że tak myślicie. No ale no to zaczynamy jest. Zaczynamy się zapętać. Tak, właśnie o tym mówię, że do, do, to doprowadza do takiego momentu. A wierzę, że jeżeli ja zrobię uczciwie swoją pracę, to wtedy. To jest, to, to jest moje zadanie. A zadaniem widza jest na to odpowiedzieć. A ja będę starała się uczciwie wykonywać swoją pracę, swoje zadania. Skoro mówimy o pracy, to ty jesteś i aktorką, i reżyserką. Kiedyś te rzeczy raczej nie łączono, prawda? To, to jest tak jakby ostatni trend, że, że i tym, i tym zajmują się ludzie? Jest wielu takich aktorów, którzy zmienili stronę mocy. <noise> I przeszli, i teraz reżyserują. Oczywiście, są to dwa odrębne zawody, które też mają swoje mm, przygotowanie, swoją edukację. Natomiast mm, ja też staram się nie przekraczać tej granicy, kiedy byłabym aktorką i reżyserką jednocześnie. Uważam, że to trzeba zachować że aktor jest na scenie, a reżyser jest poza sceną i tego nie łączyć, ale też się da i znamy no takie przypadki. No właśnie, dlaczego? Powiedz mi dlaczego i no i z czego wynikają te dwie perspektywy? Czym się różnią? Bo jeżeli jednocześnie jesteś tu i teraz i, i tworzysz ten świat jako aktor i jednocześnie zastanawiasz się, jak w tym wyglądasz i jak ten świat, jak ta scena łączy się z kolejną sceną, to, to nie jest równanie bezstratne. Więc uważam, że żeby, żeby zrobić to dobrze, to trzeba się skupić. Dlatego, że to przestrzeń jest inna, perspektywa jest inna, zadanie jest inne. Inne ma zadanie aktor. Reżyser tworzy całość. Myśli o konstrukcji, myśli o przeprowadzeniu świata, całego spektaklu, wszystkich postaci w konstelacjach ze sobą. A aktor ma do przeprowadzenia swoją postać, która w odnieś, jest w odniesieniu do tego świata. I on, żeby skupić się na niuansach tego, na tym odczuwaniu, nie może mieć tego zewnętrznego oka, po prostu. Mhm. Ale znajomość jednej i drugiej, tak jakby dziedziny, daje korzyści. Absolutnie tak. Myślę, że dzięki tej mojej wszechstronności, która. <grym> Chyba tak to można określić, to jedna i druga praca, i aktorska, i reżyserska, rozwijają wyobraźnię, rozwijają pewne umiejętności, pewne cechy, które potem mogę wykorzystywać, czy będę w zadaniu aktorskim, czy w zadaniu reżyserskim. Mhm. No i skoro mówimy właśnie o roli aktora, no, w sensie takim, że pracy aktora, to kreatywność generalnie te to... Oznacza pewną indywidualność i odrębność. Nie? Jak to u aktora jest? Jak on, tworzy, jak on tworzy tą swoją postać? Tworzy się człowieka i to jest y, czaderskie. Jak ty się zabierasz za to? Masz rolę jakąś, dostajesz na przykład, nie wiem, scenariusz i, i, i rolę. Jak to się robi? Jak się tworzy tego człowieka, który później, którego później widzimy? Myślę sobie najpierw o tym, co mam. Co mam powiedziane w tekście, co mam powiedziane przez reżysera, czyli jakieś warunki brzegowe tej sytuacji? Określam sobie. Uwielbiam fantazjować jak taka osoba jak wyglądała, jak była mała, co lubiła jeść. Uwielbiam na przykład jako postać, kiedy ona już jest troszeczkę mam taki zalążek tej postaci w sobie, pójść na przykład do supermarketu i zrobić zakupy jako ta postać. I zastanowić się, co ona lubi. I jakby, że na przykład nigdy w życiu bym nie kupiła, nie wiem, kokosowej inki kawy zbożowej, a moja postać po prostu pije ją codziennie rano. I poznajdować sobie takie, takie codzienne rzeczy o niej. Poznajdować sobie to, jaką ma, jakie ma, jaką ma dynamikę, jakie ma tempo. Czy to jest krok powolny, czy ma jakieś specyficzne gesty dla siebie? Jak lubi się ubierać, jakie lubi kolory. To w samej takiej konstrukcji jakiejś osoby, jakiegoś charakteru, dalej dochodzi cała siatka emocjonalna w jaki sposób ona reaguje, co jest dla niej ważne, jakie ma wartości, z czym się nie zgadza, o co walczy, co jest dla niej najważniejsze ile jest w stanie poświęcić dla tego. Przecież reżyser też ma swoją wizję, i teraz, jak to pogodzić, jeżeli reżyser na przykład czy w ogóle reżyser ma prawo ingerować w postać, którą ty tworzysz? Tak, absolutnie. Jakie są te Myślę, relacje że... między reżyserem a aktorem tutaj? Myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa. Tak samo jak trudno jest określić dokładnie obowiązki reżysera i aktora, tak samo trudno jest powiedzieć, że ta relacja powinna wyglądać w ten sposób. Ona będzie się zmieniać. A w twoje, zależności twoje, od. Twój idealny model takiej relacji, jak wygląda? Lubię, kiedy wszyscy przychodzą do pracy przygotowani. Jako reżyser? Czy jako aktor też? Mm, jako aktor, lubię, kiedy reżyser Ty przychodzi przygotowany. A nie wie, co zrobić. Tak, tak. Kurczę, na pewno nie jestem w tym taka ortodoksyjna, że mam swój model, i jeżeli ktoś się nie wpisuje w ten model, to nie będziemy ze sobą współpracować. I już. Kropka. Nie, no nie jest tak. To jest bardzo różne. W zależności od tego, z kim. Dużo mamy teraz w teatrze współczesnym pracy kolektywnej, kiedy mówimy o tym, że partnerstwo w relacji aktor-reżyser jest najważniejsze. No tak, bo czasem mamy w głowie taki model, znowu powiem, że reżyser przychodzi i rozstawia wszystkich po kątach i już. Myślę, że młode pokolenie artystów. Coraz mniej sobie na to pozwala, obserwując to, co się dzieje teraz na, w środowisku teatralnym, o przemocy w teatrze i tak dalej. Myślę, że odchodzimy od tego modelu. Dla mnie podstawą jest szacunek i, i wspólny cel, że idziemy po to, żeby dobrze wykonać swoją pracę, żeby włożyć w to serducho, żeby czymś się podzielić. Ale też. Na pewno, na pewno, w związku z tym, że mam przekonanie, że nie powinno się łączyć tych funkcji w jedno, to kiedy jestem aktorką, to daję przestrzeń reżyserowi, a kiedy jestem reżyserem, to daję przestrzeń aktorowi. No tak, ale na dodatek jesteś jeszcze autorką ruchu scenicznego. A no tak. Kto to Ja to wyjaśnię. Taki? Ja to, to tak. I w ogóle, jakie miejsce jeszcze w tej układance ma autor ruchu scenicznego? To wszystko wynika z tego, że kończyłam Wydział Teatru Tańca. Jest taki jeden, jedyny w Polsce i jeden z niewielu w Europie, gdzie ruch i słowo. Teatr i taniec traktowane są na równi. Więc dla mnie narzędziem jest zarówno ciało, jak i głos, jak i słowo. I stąd wynika to, że faktycznie wykonuję także zadania choreografa albo autorki ruchu scenicznego. I to... to jest tożsame? Choreografii i autor ruchu scenicznego. Myślę, że to zależy od danego spektaklu. Czy. Ruch możemy nazwać już choreografią, czy jest tam bardzo dużo powtarzalnych sekwencji, czy to jest ruch sceniczny, czyli bardziej takie opracowanie strategii, zadań ruchowych, gdzie aktorzy mają trochę więcej wolności. Myślę, że to już są bardzo, bardzo niuanse. Na potrzeby tej rozmowy możemy mówić o tym jako o czymś, o tym samym. Ale wracając, dlaczego? W całej tej układance teatralnej choreograf jest dla mnie takim... Ja nie lubię tak naprawdę być choreografem. <laughs> Dlatego, że on ma właśnie taką, taką dziwną funkcję, bo z jednej strony musi... Trochę jest takim tłumaczem. Musi przetłumaczyć wizję reżysera i możliwości albo wizję aktora na język ruchu. Ale nie zawsze to będą jego własne wizje, tak jak w przypadku, gdy jest się reżyserem, i też nie on będzie je performował, co byłoby zadaniem dla aktora. Więc mm, lubię pracować z ciałem i szukać, traktować go jako środek wyrazu. Ciało jest też przekaźnikiem emocji, więc to jest też niesamowite. Czego można się dowiedzieć o swojej postaci, albo w jaki sposób zareagować na sytuacje sceniczne, czy w jaki sposób stworzyć świat na scenie hmm, poprzez ciało, poprzez aktorów w ruchu, poruszających się razem? No dobrze, to już wiemy, te zależności. Wrócę do spektaklu, o którym wspominałaś czyli zenit. Czyli spektakl, który chyba najwięcej nagród zdobył różnych i dla zespołu, i dla ciebie, jako reżysera, też była to chyba indywidualna nagroda. Opowiedz krótko. Tekst Zen It napisała Karolina Fortuna. To jest historia córki, która wraca do swojego rodzinnego domu. po tym, jak wali jej się życie, wyrzucają ją ze studiów, zachodzi w ciąże i wraca do swojego domu, który, w którym rządzi dentysta. Ta, jej tata jest dentystą. I ona wraca do tego domu i zaprzyjaźnia się z rybikiem. Tak, w spektaklu występuje robak rybik, Gra go Kuba Pewiński. I ona i ten rybik tak trochę odczuwa za nią emocje, które, które się gdzieś tam nagromadzały przez lata. Ona odnajduje w nim swojego przyjaciela, powiernika, poznaje się z nim i w ten sposób trochę spogląda na swoje relacje z, z matką, z ojcem i szuka drogi do samej siebie. Ale spektak jest piękny, bo ma właśnie te rybiki, srebro. Jest bardzo plastyczny, bardzo ruchowy, także z nutą poczucia humoru nawet. Aha. Czy ja dobrze pamiętam, że to chodzi o jakieś postapokaliptyczne historie, które tam się dzieją? Co, co to jest? Nie wiem, czy ja coś pomyślałam. W fabule spektaklu występuje to, to, jest, to jest ciekawa historia bo tam jest dokładnie taki tekst. Raz na jakiś czas coś, muś, coś musi oczyścić gatunek ludzki wojna i epidemia dwa najlepsze oczyszczacze z cząsteczek ludzkich. Jakoś tak to idzie. Spektakl miał premierę w 2019 roku. W 2020 zagraliśmy go jeszcze 7 albo któregoś marca i 3-4 dni później lockdown, pandemia, koniec świata, nic nie działa. A, Czyli co, profetyczny był? A dwa lata później yy, przychodzi do nas informacja o wojnie. Więc tak, był profetyczny, już go nie gramy. A nad czym teraz pracujesz? No tak spytam, może warto. Uwaga, się... jeszcze gorzej. Spektakl nosi tytuł Dzieci końca świata. O matko. A nie robicie coś o giełdzie albo coś, Zrobiliśmy o transformacji energetycznej. Super spektakl. Może ktoś chciałby, żebyśmy go zagrali. No wiesz, po, po tym, co powiedziałeś, to nie wiem, czy się znajdę. No niesamowite. Zrobiliśmy piękny spektakl o piękny. No, i co, i znowu będzie, że ja <laughs> mówię, że to jest dobre, ale wierzę, wierzę w to, co zrobiliśmy. Wierzę. I jest to spektakl Sauna Evening, zainspirowany Finlandią, także, który opowiada o transformacji energetycznej, o sprawiedliwej transformacji w zabawny sposób, bardzo uczciwie przeprowadzony. Bo mamy postać górnika, która niesie, za, za, jakby za którą stoją godziny rozmów z górnikami naprawdę potężny research i, i dbałość o tradycje górnicze. I mamy postać aktywisty, ekologa obaj są, mają piękne fińskie imiona która i za. za Antim właśnie stoją godziny rozmów z, z młodzieżą, z aktywistami klimatycznymi. I spektakl tak naprawdę nie, nie daje odpowiedzi, co jest dobre, co jest niedobre, ale daje dużo przestrzeni do, do własnego poczucia się w tej sytuacji, zmiany. I to jest też Twoja reżyseria? Tak. Mhm. A powiedz mi właśnie jako reżyser. Skąd czerpiesz swoje inspiracje? Masz jakieś wzorce? Z Finlandii. Ale to tak wyszło, po prostu. Często sobie myślę, że warto byłoby zrobić taką giełdę inspiracji, gdzie można tak powkładać różne takie gotowe inspiratorki. Czyli taki kreatywny chat GPT chcesz stworzyć, krótko mówiąc? Tak? To by hmm, było straszne. To by było straszne. No właśnie myślę o tym, że to, nie, że to by nie działało właśnie. Bo jakoś, wiesz, na przykład kiedyś myślałam sobie, ok, dobra, co mnie inspiruje? Inspiruje mnie życie codzienne, tak? Te, co właśnie ludzie, przedmioty codziennego użytku, przestrzeń miejska mnie inspiruje. No i jakby to nie jest prawda. To mnie inspiruje na chwilę, jak coś akurat ciekawego zobaczę. To cię zainteresowuje bardziej tak. niż inspiruje, tak? To chcesz powiedzieć? Chyba tak. Bo mam wrażenie, że inspiracja, czyli coś zewnętrznego, że to jest tak bardzo powiązane, to jest tak jak neurony w mózgu, że jest jakiś, um, jakaś informacja sensoryczna i receptor. I jak ta informacja dotrze do receptora, to wtedy jest pzzz i coś tam się dzieje. I właśnie, że te inspiracje to jest tak, że mam inspirację i mam swój organizm, siebie mam. I, on I właśnie, nie jak, to, jak się to połączy, to jest takie bzzz i pojawia się pomysł. No i na przykład to jest no, co? No to wszystko może być. Czasem y, coś usłyszę, czasem coś. No masz jakiś przykład z życia swego? To będzie z literatury, no ale trudno. Przeżyjemy jakaś. I to w ogóle Szekspir. O Boże. <noise> to nie będzie oryginalna odpowiedź, ale czytałam. Wiedziałam, że chcę zrobić coś wokół Szekspira. I przeczytałam różne jego dramaty. Przeczytałam, to był akurat Hamlet. I tam było takie zdanie. To był hultajski bigos. I sobie pomyślałam, bigos. No to jest tak, co ten bigos robił Szekspira w ogóle? Skąd on go wymyślił? Przecież Szekspir na pewno nie miał bigosu. No, i bigos on jest taki rozlazły, taki w ogóle rozgotowany, albo kwaśny, albo nie kwaśny w ogóle no troszkę fuj, troszkę smaczny, nie wiadomo. A potem sobie myślę, no, dobra, bigos na scenie to jest taka kupa, ale gdyby to była kapusta. O, 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 świeża kapusta, Boże, i ona ma takie piękne kolory, bo może być zielona, a może być czerwona, taka fioletowa. I ona jest taka rzeźka, freszka, freszka taka, i aż tak chrupia, jak się ją. Jak się ją um, rozdziera, i można ją zjeść w całości, można ją potraktować jako piłkę, jako czaszkę, jako mózg. No jakby to się po prostu wydarza, um, od jakiegoś bigosu. No to... I tak powstał spektakl nazwisko. Od kapusty? Tak. No to ciekawe. I spektakl nazwisko jest o. Czym? O Feli i Hamlecie. O. Relacji tej dwójki, jest to wyciągnięty właśnie z Hamleta Wątek, ale jest o tym. Ta, o tym, czy ta relacja w ogóle kiedykolwiek miała szansę, bo tak naprawdę w Szekspirze, u Szekspira nie mamy dostępu do tych informacji. Mamy bardzo szczątkowe informacje o tym, co wydarzało się pomiędzy nimi, bo wszystko jest zdominowane przez świat dorosłych, ważnych. Królów, matki, ojców, Poloniusza, Gertruda i tak dalej. Więc mamy na scenie tę dwójkę. Przedstawiamy ich relację od początku do końca. Jestem trochę fantazji na ten temat. Przedstawiamy świat rodziców na ekranie, i to jest to, co wydarzało się u Szekspira. Przedstawiamy też tekst oryginalny i tekst tej improwizacji, co mogłoby być pomiędzy nimi. To takie skomplikowane dość. Wszystko. E, do to się ładnie poskładało. Jak się ogląda spektakl, to jest dobrze. <gry> Okej, okay. to do tych różnych talentów, o których wspominasz. Mówi się, że każdy człowiek to jest unikalna mieszanka talentów. Ty masz wrażenie, że już swoje poznajdowałaś? Hmm. Ty tam rozpoznałaś? Hmm. Tak i nie. Czy poznałam swoje talenty? No tutaj recepta jest prosta. Bo jak się robi, to, to się jakoś szybko weryfikuje, co nam leży, co nam nie leży, w czym jestem sprawna i szybka, a co mi sprawia więcej trudności. Więc mam już pewną wiedzę o sobie tego. Co mogę wykonać dobrze, ale czy to już jest koniec, i to już jest odkryte, i nic już się nie zmieni, no to na pewno tak nie jest. Na pewno to jest proces, taki rozwój człowieka. A jest jakiś talent, który cię zaskoczył, że przy... okazało się, że nie myślałeś, że masz do czegoś talent, a jednak jest. Pomyślałam o dwóch rzeczach. Coś, co nie pasuje w ogóle do tego portretu, który tutaj nam się tworzy podczas tej rozmowy, i w ogóle mnie samej, jako powiedzmy, artystki. To jest pierwsza pomoc i ratownictwo. To jest moja fantazja, pasja. Robię to od ponad 10 lat i to, no nie wiem, po prostu uwielbiam to robić. Uczę pierwszej pomocy. Działam w Polskim Czerwonym Krzyżu, zrobiłam kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Nie umiem tego wyjaśnić. No to faktycznie zaskakująca druga rzecz. <laughs> Kiedy pojechałam do Finlandii, to odkryłam w sobie surwiwalowca. Lubię tak pójść do lasu i, i pożyć trochę na zewnątrz. Nocować, gotować, iść, iść, iść. Tego nie wiedziałam o sobie wcześniej a okazało się, że bardzo potrzebuje takiego kontaktu z naturą i najlepiej jeżeli on trwa chwilę w czasie. A rozwijanie talentów inaczej. Jakaś twoja recepta na właśnie odkrywanie talentów na rozwijanie? No tak, bo to może bardziej dotyczyło w sumie to co powiedziałam o zainteresowaniach niż o talentach. No jest to jakaś taka presja w ogóle w tym talent, nie? Nie masz, no, nie czujesz pewnie, tak? No, że jest, no. Ja w ogóle słyszałem, ktoś powiedział, że talent jest przereklamowany generalnie. Zgadzasz się z tym, że dużo ważniejsza jest konsekwencja na przykład działania niż talent, który się ma. Ciekawe. Pewnie można byłoby to odczarować, ten talent. No bo są takie rzeczy, z którymi trudno dyskutować, że ktoś ma predyspozycję do czegoś, ma łatwość do czegoś, ma. Bardziej elastyczne mięśnie niż ktoś inny, i to sprawia, że jako mały dzieciak dużo się rusza i potem zaczyna mu się coś tam podobać. Więc nie można podważyć tego, że talenty istnieją. A pytałeś o to, jakie odkryć? Próbować, próbować, ale też zadawać sobie to pytanie, właśnie, do czego mnie ciągnie. Ja wierzę, że to może być intuicyjne odkrywanie tego. To ciekawe, intuicyjne i przynajmniej tak ja to czytam w, twoi, w tym, co ty robisz. Ta intuicja odgrywa dość istotną rolę, co? Kamufluję się. Czyli nie, czy tak? Bo... Czyli uczę się tego. Uczę się tego, bo bardzo dużo i bardzo długo polegałam na intelekcie, na analizie danych, analizie informacji. Potrafiłam mieć taki jakiś problem, pytanie takie życiowe, codzienne nawet, proste w zasadzie i po prostu cztery kartki A4, rozwiązać je. Może to by było najlepsze rozwiązanie, ale miałoby takie wady, miałoby takie zalety, to byłoby alternatywne rozwiązanie, ale wtedy coś tam, ale wtedy, Jezu, w ogóle, to może czekaj. mi się chciało to robić. To, ale słuchaj, to ty może masz jakiś nieodkryty talent inżynierski na przykład w sobie jeszcze. Mój tata byłby dumny. <laughs> no, nie mogę tego wymazać, to się wydarzało. Jeżeli mówimy sobie szczerze i odkrywamy ludzką naturę, to tak, to też jest część mnie. Jest to też, bywa to dobre, bo wtedy jestem zorganizowana. I tak naprawdę reżyseria wymaga trochę takiego podejścia, żeby pozbierać różne rzeczy i złożyć je do siebie, do środka. Ale to jest, jedno, to jest jedna możliwość, a druga, której się uczę. To jest właśnie odkrywanie tej odpowiedzi w sobie, że nie muszę przeanalizować wszystkich informacji, żeby po prostu odnaleźć tę jedną, która jest gdzieś w brzuchu, albo w uchu, albo w łydkach, albo w, w ciele, albo w sercu, po prostu, I która mówi mi, to czuję dobrze. Gdzieś czytałem właśnie o tym, że, że więcej się mylimy analizując niż postępując zgodnie z tym, co się nam wydaje, gdzieś tam, tak wewnętrznie. Nie? I tak, to rzeczywiście, jest rzeczywiście coś tak. jest. Ja na przykład to obserwuję po kontaktach z ludźmi. Nie? Że bardzo często mi się zdarza rozpoznać, tak jakby, naturę człowieka zupełnie tak, albo nie mając informacji, albo wręcz wbrew informacjom, mhm. które gdzieś tam się pojawiają. Dokładnie te, te odpowiedzi intelektualne wymagają ogromnej ilości danych, których zwykle po prostu nie, mam, nie możemy mieć, bo dotyczą przyszłości albo jakiejś sytuacji, których nie znamy. Ja przez jeden rok swojego życia studiowałam psychologię. Hmm. <grych> Wtedy um, pamiętam taki przykład właśnie intuicyjnej decyzji, kiedy strażacy byli w domu, który się palił i Kierownik czy dowódca powiedział w jednej sekundzie, nie, nie, nie mogąc tak naprawdę tego przewidzieć, powiedział ewakuacja, wszyscy wychodzą. I sekundy potem zawalił się strop, czyli wszyscy strażacy na danym, na danym piętrze by zginęli. I tam było to też wyjaśnione, że ta intuicja to jest tak naprawdę suma zebranych doświadczeń więc to jest wiedza, którą my mamy w sobie. I, i, ona, I możemy jej szybciej użyć, tak naprawdę, kiedy jej zaufamy. Ale też wobec tego wypadałoby powiedzieć, że z rozliczenia wynika, <głos> <głos> że najpierw trzeba mieć te doświadczenia, żeby móc z nich skorzystać. Mhm. Ale też słyszałem m, taką rzecz, że generalnie nasza część ta podświadoma umysłu, która ciągle sobie w tle działa i y, odpowiada za to, że po prostu żyjemy, generalnie. Ona przetwarza znacznie większą ilość informacji dostępnych ze zmysłów i znacznie szybciej niż ten świadomy. Tak, tak, tak. Więc tak. to też jest... Absolutnie tak, bo on prawdopodobnie wtedy poczuł tak, on, ciepło, temperaturę, która... Tak, jego, jego tak jakby ten podświadomy komputer, tak to tak. nazwijmy, już przetworzył informacje, których świadomie nie był w stanie ogarnąć. Nie? No i popatrz, czy to nie jest piękne. No po prostu. Ale takim... tak, ale to, wiesz, to też jest piękne, to, to, co rozmawiamy, że w człowieku są takie różne, czasem wydaje się sprzeczne e, e, kawałki, tak to tak. powiem. To jest dzieło. I to działa, <grym> najlepsze, działa. że to działa. <grym> To, co ty lubisz albo chciałabyś poruszać w swojej twórczości? To, co jest dla ciebie ważne, co byś chciała powiedzieć? O czym chciałabyś mówić? Też się zastanawiam, nie? W ramach tego właśnie, że tam się wykręłnie i sobie myślę, co ja właśnie bym chciała mówić ludziom. Straszne pytanie, no bo. Yy... No wiesz, ale to jest takie pytanie też istotne dla praktycznie każdego twórcy. Ja mam poczucie, że u mnie to się tak powolutku formułuje. Formuje. Formuje się. Format. Chociaż formułować też może. Formułować też by się mogło. Że jest jakiś taki kompas w człowieku, który mówi, hmm, to mnie interesuje. O, wiem, kiedyś na przykład przeczytałam taki, usłyszałam wywiad z Kingą Demską, i ona powiedziała tak pięknie, że ona chce doświadczać i dzielić się tym doświadczeniem z innymi, żeby ich inspirować. Żeby mogli razem z nią przeżyć chociaż cząstkę tego jej doświadczenia. No i to jest fajne. Ale to możliwe w ogóle jest, bo, bo przecież każdy tak naprawdę, nawet będąc w tej sytuacji, odebrałby ją inaczej. Ale nie każdy by się zastanowił nad tym, jak ją odebrał. A wydaje mi się, że to jest trochę zadanie artysty, że, że on właśnie tak bierze pod uwagę tak jakby więcej niuansów w sytuacjach, no że dostrzeżenie piękna w tej kapuście to nie jest coś, co robisz, kiedy gotujesz obiad prawdopodobnie. Ale wyodrębnienie tego i użycie tego jako środka wyrazu artystycznego to, to już uważam za swoją powinność. Ale to, co mnie inspiruje takim przykładem Dzieła, czy jakby spektaklu, które powstało naprawdę z silnego przekonania, że chcę to powiedzieć, to jest właśnie Monodram Republika Marzeń. I on, pierwsza myśl była, była oczywiście w Finlandii, kiedy miałam po prostu tych doświadczeń na pęczki każdego dnia i miałam taką potrzebę, żeby się tym jakoś podzielić z innymi, żeby coś na podstawie tego doświadczenia stworzyć. To się odbiło o prozę Bruno Schulza, który. Okazało się, opisuje przyrodę dokładnie tak, jak ona w moich oczach wygląda, szczególnie ta fińska. I jakby to rodzi potrzebę, że chcę coś chcę się tym zająć, wzbudzam swoją ciekawość, otwieram te swoje receptorki, żeby one były bardziej czujne. I potem gdzieś dla mnie bardzo ważny jest ten czynnik ludzi i bohaterów, których spotykam, że to oni mnie zainspirowali do wielu, wielu, wielu działań i, i wielu. Scen. Oni występują w spektaklu. Pomimo tego, że gram go sama. Z tego, co mówisz, wydaje się, że chodzi o pewną wrażliwość, tak? No... Tak. No ale to też jest i podatność na jakieś negatywne rzeczy, które mogą cię spotkać. Nie? nie jest tak, że ta im większa wrażliwość, to tym większe ryzyko. Na przykład, nie wiem powiedzmy zranienia jakiegoś. Hmm, tak. Ale banał, matko. Nie banał. Właśnie miałam powiedzieć, że tak, no doskonale to ująłeś. No tak, no to chodzi o pełną wrażliwość. Czy ta wrażliwość ma dwie strony? Ma. Ma, no można się rozpłakać w niestosownych sytuacjach, bo piosenka była smutna. No, no może tak być. No, ale trudno, akceptuję to. Biorę oh, to ryzyko na siebie. Super. <gry> Ty jesteś też zaangażowana właśnie w tworzenie Teatru Wschodniego, gdzie dzisiaj siedzimy. Opowiedz chwilkę o tym, co to jest Teatr Wschodni, skąd się wziął ten pomysł, jaką ma misję. Jakby jest taka trójka, która stworzyła ten teatr. Damian, Łukasz i ja. I Wszyscy pracujemy zawodowo w teatrze i pochodzimy z Lubelszczyzny. I często spotykaliśmy się w takim pomyśle, żeby zrobić coś właśnie tutaj, żeby wrócić z tym doświadczeniem, żeby się podzielić, żeby kogoś jeszcze zainspirować, żeby opowiedzieć o, poprzez język teatru o czymś. I tak powstał Teatr Wschodni. Jesteśmy fundacją, działamy od. Niecałych trzech lat, ale tak naprawdę tak naprawdę to wspólne doświadczenie jest już dużo wcześniejsze. Od tego roku mamy siedzibę teatru już nie latamy w przestworzach jesteśmy, mamy dwie nogi w jednym miejscu to jest ulica Lubartowska w Lublinie i mamy swoją salę teatralną, która jest też taką przestrzenią sceniczną. Mamy przestrzeń biurową, mamy piękny balkon siedmiometrowy, na którym można organizować koncerty, więc. To na tym etapie tak wygląda teatr wschodni. Dla mnie to jest ważna idea, bo kiedy pracowałam w teatrze Śląskim i kiedy, kiedy byłam na Śląsku, tam bardzo zainspirowali mnie Ślązacy takim zainteresowaniem tym, kim są, skąd są, co tworzy ich tożsamość, co ich odróżnia od innych. I zadawałam sobie wtedy pytanie, co to oznacza, że ja jestem ze wschodu? Co to oznacza, że się urodziłam w krasnym stawie, że jestem z Lubelskiego, że tu wcześniej był zabór rosyjski, że moja babcia jest wychowana tutaj na wsi. Co, jakby, w jaki sposób to wpływa na mnie? I ja to traktuję jako taką misję ideę teatru wschodniego, żeby badać taką mm, naszą kondycję i opowiadać o niej poprzez język teatralny. A żeby, ta, żeby tak w pełni, w pełni odpowiedzieć o tym, czym zajmuje się teatr wschodni, to należałoby powiedzieć, że tę perspektywę lokalną, właśnie, co to znaczy, że jesteśmy stąd, ze wschodu, i co się tutaj dzieje, co się tutaj wydarzało, łączymy z takim pytaniem, a jak to było w innych miejscach, albo a co te historie. Oznaczają dla ludzi z Europy, albo z Azji, albo z Afryki. Nadajemy tym historiom międzynarodowy kontekst. Chcemy tych spotkań międzynarodowych, międzynarodowych spotkań twórców, tak żeby łączyć ich różne doświadczenia i spotykać ich w, nad, w pracy nad jakimiś zagadnieniami, tematami stąd. Gdzieś wyczytałem, że według ciebie Teatr Wschodni to przestrzeń artystycznego rozwoju dla młodych twórców. Czyli co? Może ktoś przyjść, młody twórca, i z Wami zacząć pracować? Tak. Super. To znaczy, możesz to rozwinąć w więcej niż dwóch słowach? To jest miejsce, które nie powstałoby bez wsparcia wielu osób. I to jest miejsce bardzo otwarte. A chcemy, żeby chcemy tworzyć te możliwości, o których rozmawialiśmy wcześniej. Chcemy wspierać y, młodych ludzi, którzy może nie są jeszcze przekonani, czy, czy, y, czy warto to robić, żeby się nie bali. Nie bójcie się, chodźcie do nas. Y, tworzymy tutaj warsztaty, tworzymy tutaj projekty, seminaria teatralne. Projekty fotograficzne ostatnio, nawet. Więc, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to mamy doświadczenie, mamy pomysły, mamy pewne środki, żeby taką osobę wesprzeć w, w jej pomyśle. Mhm. No to zapraszamy serdecznie. Na koniec powiemy jeszcze, albo w, w opisie też damy linki, jak można się skontaktować. Ale wrócę jeszcze na sekundę do tej Republiki Marzeń, o której mówiłaś. To jest monodram, on jest ważny dla ciebie. No dlaczego? On jest dla mnie ważny, bo może to właśnie jest przykład takiej sytuacji, kiedy ja jako to takie naczynie inspiracji napełniłam się i potem tak przyszedł, przyszła reżyserka Gosia Jakubowska Reczkowska. I włączyła jakieś specjalne tryby gotowania w tym naczyniu, i tam się porobiły różne reakcje, i, i wyszło z tego naczynia yy, jakaś forma. Chyba chcę powiedzieć tą metaforą, że. No popatrz, wiesz co? Coś kombinuję z tą odpowiedzią. No po prostu. zamiast powiedzieć mi zamiast szczerze powiedzieć o co chodzi. Zamiast powiedzieć szczerze o co chodzi, to ja po prostu jakieś naczynia. <laughs> I pracowałam nad tym monodramem już będąc w Finlandii. To był dla mnie ważny czas. Więc on, poniekąd ten monodram jest przedłużeniem tego czasu, ale jest związany z takim ważnym odkryciem, że nie warto zatrzymywać się w pół drogi. Jeżeli już wiesz dokąd masz iść, dokąd chcesz iść, to już się nie bój. To po prostu idź dalej. I o tym jest ten spektakl. I jest dla mnie na pewno bardzo osobisty, ale jest też, czuję się w tym bardzo uczciwa, bo, bo jest tam przez okres pracy nad tym spektaklem, zebrałam po prostu jak koraliki ludzkie marzenia. I za każdym razem, kiedy zadawałam to pytanie yy, ludziom, których często nie znałam w ogóle, i to było po prostu drugi wers naszej znajomości, to było. O czym marzysz, to generuje jakąś taką bardzo właśnie wrażliwą, kameralną, intymną przestrzeń. Tak jest ten spektakl, także. Więc poczułam się kolekcjonerką tych marzeń i miałam ogromną przyjemność włożyć je w spektakl i o nich opowiedzieć. A jakie marzenia dzisiaj ma Paulina Prokopiuk? Chcę robić to, co robię: grać, reżyserować. Nie stresując się o to, bo jak się za dużo stresuję, wiesz, to wtedy przestaje yy, czerpać z tego radość. A dlatego to robię, yy, bo to sprawia mi dużo radości i osobom, które są ze mną w tym i mam nadzieję, widzą. I czasem się tak, wiesz, stresuję, przejmuję tym wszystkim martwię. No, bo to jest trudne, no nie? Jeszcze zawód w ogóle, kiedy myślisz o tym, że to jest praca, że musisz na tym zarobić, że jakieś ubezpieczenie, że to już jest czas, to już w ogóle, no, w tym, na tym etapie życia to już powinnam mieć tutaj więcej wpisów. Albo, no, jeszcze za mało poznałam, albo coś tam. A czy moje, no kurcze, że chciałabym właśnie się nie martwić, wiesz? <laughs> tak dużo. Że chciałabym mieć w tym trochę więcej luzu i bo jak pojawia się ten luz, to wtedy jestem bardzo ciekawa, co jest za rogiem. Jaki będzie kolejny projekt? Jaki będzie temat? Gdzie on będzie miał, gdzie będzie miał miejsce? Kim, kim będę za trzy miesiące, za rok? Że wtedy zaczynam być ciekawa, jak tak trochę mniej się boję. No to piękne. Często jak zapytasz kogoś o marzenia, to mówi o jakimś konkrecie, o jakimś celu, a ty mówisz o drodze. Tego się nauczyłam od swoich bohaterów. Jedno z piękniejszych marzeń, które usłyszałam, to było stać się starszym, mądrzejszym, no, jeszcze jakimś. <ślesk> Ale to, to było dla mnie po prostu blow-up, że faktycznie to nie musi być jedna rzecz, która się wydarzy w Twoim życiu albo się nie wydarzy. I po prostu jest zero-jedynkowa. Porażka, sukces, nie ma nic więcej. Tylko to jest. Proces. Nie da się. No, no to jest piękne po prostu stać się mądrzejszym stać się bogatszym od doświadczenia. No to okay. chyba już dzisiaj nic nie dodamy, poza to. Ale <laughs> pięć szybkich pytań jeszcze mam tak. do Ciebie. W Twoim osobistym przekonaniu, przemyśleniu inna niż słownikowa definicja kreatywności. To jest coś takiego, że wędrują takie bąbelki, chochliki, odłydek w górę i potem masz takie. I rodzi się jakiś fajny pomysł. Aha, super, to jeszcze takiej odpowiedzi nie miałem. <laughs> A jedna rzecz, która sprzyja kreatywności według ciebie. Czas i miejsce. Wolność. A morderca kreatywności. Skrolowanie. Oj, to prawda. Czyli krótko my wracamy do tego, co mówiliśmy wcześniej. Jeżeli konsumujesz tylko, to już mm -hmm. wtedy zaczyna brakować miejsca na tworzenie. Kurczę, to miałeś rację. Złapałem się, <laughs> nie byłaś przekonana, że tak. to to prawda. A jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym. Ostatnio poznałam w drodze swojej, bo byłam znowu w Finlandii. Takiego y, y, chłopaka, który ma na imię Pyry, jak Pyry poznańskie. I on y, powiedział mi y, takie zdanie, które. Powiedział w ogóle takie zdanie, które ja sobie zapamiętałam i uważam, że jest narzędziem i bardzo chcę się nim podzielić. On powiedział: How can I make it more playful? Czyli, jak mogę to zrobić z, z większą zabawą z większą radością wykonywania. Co, co może sprawić, że to będzie dla mnie bardziej y, zabawne, radosne. Po no właśnie, angielsku to brzmi lepiej, tak, nie? Tak, no bo w zasadzie po polsku nie mamy odpowiednika chyba tak, playful. Playful. Po no. prostu szukajcie playfulness. Co mogę zrobić? Ja sobie później kolejnego tam któregoś dnia miałam sobie zrobić herbatę właśnie i sobie myślę, no dobra, zrobię sobie taką zieloną ekspresową. A potem sobie pomyślałam. Przypomniało ci się to zdanie. Tak. How can I make it playful? I myślałam sobie, no dobra, bo nie byłam okrotu siebie w mieszkaniu i tak zaczęłam szukać wśród tych herbat i znalazłam herbata z lasu. I tamte w ogóle igiełki, jakieś jagódki, jakieś listeczki, wszystko, wszystko było widać. I zaparzyłam sobie te herbaty, no i to jest przyjemność. Tak, mhm. to było playful. Super. No, ciekawe bardzo. A jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od dzisiaj, żeby rozwijać swoją kreatywność. No to odpowiedzieć sobie na to pytanie właśnie, ale w ogóle sobie zadawać takie pytania i może takie pytanie zadać sobie na przykład, że jak mogę to zrobić inaczej i zrobić to inaczej. Czasami ja to stosuję w teatrze, że mam jakiś taki, pojawia mi się jakiś taki pomysł pierwszy i potem sobie myślę, dobra, jakby, wyglądało, jakby wyglądał ten pomysł przekręcony o 180 stopni. W ogóle nie bójcie się po prostu być takim pyten, głupim, brzydkim, bo to też jest tak z teatru, że robimy takie dziwne to rzeczy. Powiedziała <laughs> Piękna, młoda i młodą. Nie bójcie się być głupi, brzydki, no Ale robimy mnóstwo no, rzeczy, no. w których po prostu, po prostu. Bla, 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 jakby takich głupich, no, które po prostu jakby spojrzeć na nas na próbie, no to w ogóle banda wariatów. Ale to daje taki taki luz. Taki luz właśnie daje. Żeby yy... Nie bać się spróbować. Ktoś kiedyś powiedział, nie pamiętam kto, że tylko wariaci są coś warci. No tak. Mogę Dobra. tylko dodać, wszyscy jesteśmy wariatami. Tak, to każdy jest jakiś tam zaburzony w pewien sposób. No i chyba to dzięki temu jesteśmy ludźmi. Nie? Fakultatywnie, jak chcesz jakaś swobodna wypowiedź na temat kreatywności, no to bardzo proszę, scena jest Twoja. Świetny pomysł. Robert, naprawdę świetny pomysł, że w ogóle zająłeś się tym tematem. Mega ekscytujący. I sposób, w jaki to robisz. Ludzie, te podcasty, ta społeczność na Facebooku, jak ktoś jeszcze nie wie, no to mu po prostu wejdźcie tam w te internety, chodźcie do nas i bądźcie kreatywni. Ojej, to dziękuję bardzo za tę reklamę. <noise> <noise> to się wytnie. Twoja decyzja, twoja dekoracja, twój podcast. Jasne. Na zakończenie, powiedz mi jeszcze, gdzie można oglądać, słuchać, patrzeć, śledzić to, co ty robisz, coś dowiedzieć się o teatrze, o twoich spektaklach, występach. Ja mam takie marzenie, albo w ogóle takie przekonanie, że jak dotrę do tego momentu w moim życiu, że ktoś będzie za mnie robił social media i promocję i marketing, to znaczy, że moja kariera już jest w szczytowej formie. Jeszcze tam nie jestem i muszę się zajmować tym sama, ale nie lubię tego robić. Więc to są dla mnie zawsze trudne pytania, gdzie można mnie znaleźć. Można mnie znaleźć na Facebooku i na Instagramie jako Paulina Prokopiuk. Można mnie znaleźć na Facebooku jako nas znaleźć, jako Teatr Wschodni. Bardzo proszę, lajkujcie Teatr Wschodni, bo ja sama robię te promocje i to jest upiorne. I to tak krótka autoreklama. Natomiast zapraszamy na wydarzenia do nas, do Teatru Wschodniego. To tutaj także gram Republikę Marzeń. Wkrótce będzie także wersja po angielsku dla obcokrajowców i tych, którzy chcą zobaczyć ten spektakl po angielsku. Zapraszamy w październiku. Cóż mogę więcej dodać? No, to prześlij nam linki wszystkie Prześle linki i damy je w opisie, żeby sobie można było wprost kliknąć i nie niekoniecznie szukać, tylko przejść od razu. A powiedz mi, mamy na Facebooku grupę skupioną wokół podcastu. Przyłączysz się? A ja na niej nie jestem. A to ja nie wiem, bo ja wiesz, nie śledzę już. Jestem. Tam, kto... Ja tam ja... jestem w ogóle od samego początku, Naprawdę? dlatego, no, no tak. Tam jeszcze nie było podcastu, była ta grupa, tak mi się wydaje. No, Czy się tak, mylę. No, było jakoś to startowało równolegle. Tak, i pisałeś do mnie. A, ja ci, ja czy... jestem w nie od początku. Ja tam a, ci, już tam. Czy, ale już... Po robiłam no, robiłam no, rzeczy. Nie, to nie jest FOPA. Słuchaj, to po prostu cieszę się, że mogę w ten sposób odpowiedzieć na to pytanie. Wiem, wiem o tej grupie, dlatego jestem pod wrażeniem. To jest no. bardzo. Wiesz, ja lubię takie podejście, że rzeczy się robi właśnie tak organicznie i dobrze. I to jest właśnie w ten sposób, że ta idea nie jest znikąd. No to miało być o tobie, a na koniec wyszło, że o mnie. No nie, nie, nic nie może to się tak skończyć. Ale bardzo ci dziękuję. Dlaczego nie? No, no tak. Happy endem. Tak. W każdym razie bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Trochę się dowiedziałem rzeczy o tobie, których nie wiedziałem. Myślę, że też i nasi słuchacze zmotywowali się do jakichś konkretnych działań. Może odkryją w sobie reżysera, aktora, albo nie wiem, ruchem scenicznym się zajmą bądź domowym. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz serdecznie, Paulino. To ja bardzo dziękuję. Tobie słuchaczko i słuchaczu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli było to dla Ciebie wartościowe, polub subskrybuj, komentuj, zajrzyj na tytutworzysz.pl, dołącz do grupy Ty Tworzysz Społeczność na Facebooku, gdzie możesz zostawić komentarz dla naszego gościa lub zadać mu pytanie. Powiedz o tym podcaście znajomym. Pomożesz naszej społeczności rosnąć, rozwijać się i docierać do osób, które mogłyby skorzystać. Pamiętaj, to Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.